Jedną z moich ulubionych wędek, taką, która jest ze mną najdłużej, jest wędka Flagman Armadale 3,9 metra do 90 gramów. Tą wędkę użytkuję w tym momencie już 6 sezon. Przeżyłem z nią masę fajnych wypraw na ryby, złowiłem wiele pięknych ryb. Ta wędka też pół roku przeleżała w wodzie, wciągnięta przez karpia, po czym po pół roku tą wędkę odzyskałem. I pomimo tego, że w zasadzie przerobiłem większość wędek Flagmana i w tej chwili moją taką podstawową wędką, czy podstawowymi wędkami są wędki z serii Tregaron, to zawsze mam przy sobie tego Armadale'a i w zasadzie cały czas z niego korzystam. Wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej udanych wędek Flagmana, natomiast od roku 2024 nie będzie ona już produkowana, nie będzie sprzedawana, a cała seria Armadale zostanie zastąpiona nową o nazwie Armadale Basic. No i w tym materiale filmowym postaram się porównać ze sobą obydwie te serie na podstawie modelu 3,9 metra do 90 gramów, zarówno w wersji starej, jak i w wersji nowej. Mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe porównanie z rybami, chociaż tutaj teraz niebo płacze nad nami, ale mam nadzieję, że pomimo tej późnej jesiennej pogody bardzo fajnie sobie dzisiaj połowimy właśnie przy użyciu wędki Armadale Basic. Także cóż, bez zbędnego przedłużania, zapraszam na nowy odcinek. Zakończyliśmy wędkowanie i po takim całym dniu łowienia mogę się z Wami podzielić moimi odczuciami na temat wędki Armadale Basic i różnic pomiędzy wędką Armadale a właśnie Armadale Basic. Może zacznę od tego, że ten kij do 90 gramów znam bardzo dobrze. Łowiłem nim wiele razy, stąd bardzo łatwo jest mi jakby dostrzec różnicę w stosunku do tej nowej serii. Zanim o takich różnicach, powiedzmy, funkcjonalnych, to chciałem Wam po prostu wskazać te rzeczy, które są zdecydowanie różne pomiędzy tymi dwoma kijami. Może zacznę od blanku. Generalnie obydwa te blanki są bardzo smukłe, ale widać, że w serii Basic no producent tutaj jeszcze dodatkowo wysmuklił ten blank. Nie mam ze sobą suwmiarki, ale to na oko widać, że ten blank jest około 20% bardziej smukły niż w wypadku wersji starszej, co oczywiście wpływa też na akcję, ale o tym później. Kolejna rzecz, która jest zdecydowanie inna w wypadku tej nowej serii, to przelotki. Tutaj mamy zdecydowanie większe przelotki. W wypadku kija 90-gramowego tu jest 30-milimetrowa przelotka startowa, to jest przelotka na dwóch stopkach. Kolejne dwie przelotki również są dwustopkowe. I dalej w kierunku szczytówki mamy już przelotki jednostopkowe, z tym, że ostatnia przelotka szczytowa jest przelotką, powiedzmy, trójstopkową, tą antysplątaniową. Wszystkie te przelotki są wielkośrednicowe, również ostatnia przelotka szczytowa, co jest ważne w kontekście używania przyponów strzałowych. Przez tą przelotkę na pewno nie będzie problemu z przechodzeniem no nawet sporych węzłów. Kolejna różnica to jest rękojeść. W wypadku starszej wersji mieliśmy tylko i wyłącznie rękojeść korkową, natomiast tutaj mamy już taką, można powiedzieć, nowoczesną rękojeść piankowo-korkową, przy czym zdecydowanie mamy tutaj więcej pianki. No i w dolnej części tej rękojeści ta pianka jest wyprofilowana w taki sposób, żeby ona bardzo fajnie nam leżała
pod przedramieniem. Jeśli chodzi o szczytówki, w wypadku tej wędki mamy rozkład szczytówek 1, 2 i 3 uncje. Moim zdaniem bardzo fajny rozkład szczytówek, najbardziej uniwersalny. Jedynka jak ryby biorą słabo, dwójka jak łowimy na dystansie lub w ciężkich warunkach wiecznych, no i trójka gdy łowimy na uciągu. Także to są takie podstawowe różnice, jeśli chodzi o jakby budowę tej wędki, czyli bardziej smukły blank, większe przelotki, no i inna rękojeść. Natomiast prawdziwa różnica, jeśli chodzi o ten kij, jest wyczuwalna dopiero wtedy, jak po prostu tym kijem się przełowi dłuższą chwilę. Ta wędka ma bardzo fajną akcję. Jest to wędka progresywna, tak samo jak i ten starszy model, ale o zdecydowanie głębszym ugięciu. Wydaje mi się, że tak na oko można ocenić, że to jest około 20% głębsze ugięcie. Moim zdaniem jest to bardzo ważne przede wszystkim w kontekście holi ryb. Przy takim nieco głębszym ugięciu mamy większą skuteczność holi. Dzisiaj holowałem ryby małe, holowałem ryby średnie, holowałem ryby duże i nie zgubiłem żadnej ryby w trakcie holu. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest zdecydowanie na plus w wypadku tej serii Basic, to jest czułość kija. Tutaj dzisiaj łowiąc odniosłem wrażenie, że te szczytówki i ten pierwszy element są zbudowane w taki sposób, że mamy kapitalną sygnalizację brania. Wszystkie brania dzisiaj były bardzo pewne, pięknie sygnalizowane na szczytówce, bardzo mocne ugięcia, także sygnalizacja w wypadku tej wersji Basic moim zdaniem zdecydowanie jest na plus. Moc tego kija. To jest kij 90-gramowy. Ja dzisiaj przez dłuższą część sesji łowiłem koszyczkami 100-gramowymi plus załadunek w rozmiarze large. Czyli używałem takiego zestawu mniej więcej 140, może 150-gramowego i nie było najmniejszego problemu, żeby posłać go na 40 metrów. Ten kij naprawdę nie wymiękał, co świadczy o kapitalnych zdolnościach rzutowych tego kija. Myślę, że łowiąc na klasyczny feeder koszyczkami typu open window nie będzie problemu, żeby łowić nim na 70 metrach, a w wypadku łowienia na metodę dystans 90 metrów również nie będzie problemem. Biorąc pod uwagę jakby potencjał rzutowy tego kija i nakładając na to akcję, która jest troszeczkę głębsza w wypadku poprzedników, wydaje mi się, że otrzymaliśmy bardzo fajny jakby miks, czyli wędkę o świetnych parametrach rzutowych i taką, która będzie wybaczać dużo błędów w trakcie holi. Jeśli chodzi o wielkość kołowrotków, które możemy zastosować w tym kiju, to biorąc pod uwagę przelotkę startową, ten kij będzie dobrze współpracował z kołowrotkami 5 i 6 tysięcy i kołowrotkami typu Big Pit. I do nich jest on dedykowany. No i biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, czyli długość kija, sprężystość blanku, średnicę przelotek, dedykowane wielkości kołowrotków, możemy wskazać, dla kogo jest ten kij dedykowany. To jest kij bardzo uniwersalny, ale przede wszystkim dedykowany do łowienia na dystansie. We wszystkich tych sytuacjach, w których no, będzie nam zależeć na tym, żeby mieć jak największą skuteczność w trakcie holi ryb. Czyli łowienie dużych ryb na metodę, gdzie ten troszeczkę większy blank świetnie sprawdzi się, żeby pograć sobie z rybą pod nogami. No i do łowienia na klasyczny feeder, gdzie łowimy rybki małe i średnie, no i zależy nam na tym, żeby ich po prostu nie gubić na tym za sztywnym kiju. Tak wyglądają podstawowe różnice pomiędzy starą wersją Armadale a nową Armadale Basic. Na razie sprawdziłem model 3,9 do 90 gramów. W tej serii mamy jeszcze trzy inne wędki, ale o nich opowiemy więcej w kolejnym filmie.